Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnej części lektury Felix Nat i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Podróż zajęła im prawie godzinę. Dom Felixa stał przy ulicy Serdecznej na przedmieściach w okolicy, gdzie jest tyle przestrzeni, że budynki nie muszą stykać się bocznymi ścianami. Stary piętrowy miał spadzisty dach, dziwnie błękitny i błyszczący oraz małą, obrośniętą dzikim winem werandę od frontu. Do budynku przylegał spory garaż, a z tyłu znajdował się nieduży, zarośnięty drzewami i krzakami ogród. Za tylnym ogrodzeniem, ledwie prześwitującym między gałęziami, zaczynał się las. Felix nacisnął dzwonek przy furtce. Z domu rozległo się donośne szczekanie. Na sąsiedniej posesji ubrany w dres facet z brzuszkiem mył gąbką błyszczący polonez. Felix ukłonił mu się. To pan Sobolak, wyjaśnił cicho. Kupił nowy samochód i teraz codziennie go myje. Czekali jeszcze chwilę, ale najwyraźniej nikogo nie było w domu. Felix otworzył furtkę kluczem. Weszli na wyłożoną kamieniami alejkę i zostawili rowery na trawniku. Co to za dachówka? Ned zadarł głowę. Wygląda jak szkło. Baterie słoneczne, wyjaśnił Felix. W naszym klimacie nie są zbyt wydajne, ale i tak się opłaciło. Kiedy znaleźli się na werandzie, Felix nacisnął przycisk przy drzwiach. Obok przesunęła się metalowa płytka, odsłaniając podświetlaną klawiaturę. Felix, udając, że nie zwraca uwagi na zaskoczone spojrzenia, wpisał kod i zamek otworzył się sam. Znaleźli się w wysokim holu z lustrem w ozdobnych ramach i kilkoma rzeźbionymi krzesłami. Usiądźcie, wypuszczę psa, powiedział Felix. Czy to aby konieczne? Zaniepokoił się Ned, ale szybko usiadł, bo Felix już sięgał do klamki na drzwiach, za którymi niecierpliwił się pies. Nazywa się Caban, zaanonsował Felix i wpuścił do pokoju wielką, czarną i kudłatą bestię. To czarny terier rosyjski. Pies szczeknął raz, ale tak, że zatrzęsły się szyby. Nieufnie podszedł do Niki i Neta, obwąchał ich, po czym pomerdał króciutkim ogonkiem. Pierwszy etap za nami, oznajmił Felix. Możecie wstać, ale bez gwałtownych ruchów. Ja sobie tu trochę posiedzę, pisnął dziwnie Ned. On coś w ogóle widzi przez te kudły? Zapytała Nika. Nachyliła się nad psem i podrapała go za uchem. Caban sam nadstawiał łeb, podając do pieszczoty najwłaściwsze miejsca. Chodźcie do kuchni, powiedział Felix, tylko nie przestraszcie się. Ja już się boję. Ned wstał ostrożnie, cały czas obserwując psa. Nie jestem pewien, czy on jest do mnie odwrócony gryzącą stroną. Pies ponownie zamachał ogonem. Dzięki temu przynajmniej było widać, gdzie ma tył. Jeszcze nigdy nikogo nie ugryzł, więc nie prowokujmy zmian, odparł Ned, ale czujnie ruszył za Felixem i Niką. Kuchnia wyglądała niezwykle. Przypominała magazyn na wpół rozebranych urządzeń. Goście usiedli przy stole, a Felix włączył zaparzacz herbaty. Urządzenie miało wielkość przenośnego telewizora i wyglądało jak coś, z czego zdjęto część obudowy i wymontowano połowę części. Z wnętrza dochodziły dźwięki przesuwających się i obracających mechanizmów. Ze szczeliny w dolnej części urządzenia wysunęła się metalowa łapka trzymająca spodeczek. Postawiła go na blacie przed urządzeniem, druga podobna sięgnęła po filiżankę i wsunęła ją pod otwór dyszy. Rozległ się szum wrzącej wody i po chwili parujący aromatyczny płyn wypełnił filiżankę. Łapka postawiła ją na spodeczku i przesunęła w bok. Zaparzacz zrobił to samo z kolejnymi dwiema filiżankami. Felix przeniósł naczynia na stół i postawił przed gośćmi. Nika pierwsza dystyngowanym gestem uniosła filiżankę do ust i ostrożnie upiła łyk. Bardzo dobra, przyznała. Ale czy zwykły czajnik nie byłby prostszy w użyciu? Najbardziej wyczesana kuchnia, jaką widziałem, ocenił Ned, rozglądając się. Jak to wszystko działa bez komputerów? Felix postawił na stole miskę z chipsami i usiadł. Mój tata jest wynalazcą, wyjaśnił. To, co tu widzicie, to urządzenia, które pewnie nigdy nie wejdą do seryjnej produkcji. Konstruuje je dla własnej przyjemności. Wszystko mechaniczno-elektryczne, bez komputerów. Goście chrupali chipsy, popijali herbatą i oglądając wynalazki, próbowali domyślić się ich przeznaczenia. Koszty naszej operacji wzrosły znacząco, odezwał się w końcu Felix. I cierpi na tym mój budżet. Dobra, przyznał Ned, zrobimy zrzutkę, już liczę. Wyjął laptop, ale Felix go powstrzymał. Chodzi mi o to, że musimy nie tylko wymyślić sposób ich ukarania, ale i odzyskać pieniądze. Twoje pieniądze już wydali, zauważyła Nika.
możemy ją odebrać tylko pieniądze, które zabrali komuś innemu. A czy to ma znaczenie, do kogo należała jakaś moneta wcześniej? Zapytał Ned, wpychając w usta kolejny chips. To ma znaczenie, odparła dziewczyna, bo to nie będą pieniądze Feliksa. Pieniądze, rzecz umowna, upierał się Ned, wypluwając niechcący kilka okruszków na stół. Liczy się suma. Rozległ się dzwonek do drzwi. Caban poderwał się, zaczął mordać krótkim ogonem i popiskiwać jak szczeniak. Babcia, wyjaśnił Felix, obserwując zachowanie psa. Babcia Lusia, zejdźmy jej z oczu, bo zaraz zacznie nas karmić. Nie lubisz swojej babci? Zdziwiła się Nika. Bardzo lubię, zaprotestował Felix, ale jest nawet opiekuńcza i myśli, że wciąż mam 6 lat. Zerknął na monitor wiszący na ścianie i przyciskiem otworzył furtkę. Caban, szczekając radośnie, pobiegł wielkimi susami do holu. Poznaj moich przyjaciół, babciu, powiedział Felix, gdy starsza pani weszła do domu. Nika i Ned. Ukłonili się i przywitali. Babcia Lusia wyglądała tak, jak powinna wyglądać wzorcowa babcia. Pełne dobroci spojrzenie, siwiuteńkie włosy upięte w kok i mocno zaokrąglona sylwetka. Ciągnęła za sobą osobliwej konstrukcji dwukołowy wózek, w którego 3 kontenerach znajdowały się torby z zakupami. To my pójdziemy do piwnicy, oznajmił Felix, dając przyjaciołom dyskretne ponaglające znaki. Zaczekajcie, skarbeńki, powiedziała babcia. Może coś zjecie? Mam w lodówce pyszniutkie gołąbki, a może wolicie zupkę pomidorową? Jest też kapuśniaczek i kurczak, ziemniaczki zaraz upiekę. Naprawdę dziękujemy, już jedliśmy. Pewnie chipsy, westchnęła babcia, wieszając płaszcz. Pomogli jej wnieść torby do kuchni i po cichu ulotnili się. Caban spał już przy ścianie, nie zwracając na nic uwagi, udowodnił tym samym, że uznał Neta i Nikę za przyjaciół domu. Wyglądał teraz jak wielki czarny kłąb kudłów zmieciony na kubkę w salonie fryzjerskim. Kiedyś mieliśmy sąsiadów, których pies nazywał się Wyziew, powiedział cicho Ned. Tak mu jechało z pyska, że zeza można było dostać. Już ze 2 razy miał walizki wystawione przed drzwi, ale szkoda im się robiło. Caban dostaje tik-taki, odparł Felix, już na schodach do piwnicy, a tata czasem myje mu zęby. Źle się do tego zabieramy, mówię o Marcelu i Rubenie. Zobaczmy najpierw, co mamy do dyspozycji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnej części i zapraszam na następny odcinek.